Ekologiczni inwestorzy, startupy, ale też urzędnicy, wszyscy zajmujący się ekologią, zmianami klimatycznymi czy nowymi źródłami energii. To w bardzo dużym skrócie przepis na hub zielonej gospodarki, jaki ma powstać w Tychach. Miasto chce pozyskać na ten cel 100 milionów złotych dofinansowania na Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. Paweł Jędrusik. Na razie miasto przedstawiło projekt huba zielonej gospodarki. Ma się on znaleźć tuż przy tyskiej mediatece, w niezagospodarowanej do tej pory części budynku zespołu szkół municypalnych. Ma mieć powierzchnię około 5000 m2. Z hubu będą korzystać mogły nie tylko firmy. Będzie też centrum doradcze, wspierające rozwój kompetencji dla osób, które są dotknięte, czy będą dotknięte skutkami transformacji górniczej. Mam na myśli osoby, które na przykład do tej pory pracują, czy pracowały w górnictwie, chciałyby podnieść swoje kwalifikacje, czy zmienić swoje kwalifikacje, podnieść kompetencje. Tamto wsparcie również będą mogły otrzymać. Na razie nie wiadomo, kiedy miasto ogłosi przetarg na budowę hubu. Tychy złożyły już wniosek na dofinansowanie inwestycji w wysokości 100 milionów złotych.